Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam dziś na test podkładu. Jak widzicie po tytule, jest to podkład marki Bell Nude Liquid Powder. Mój jest w kolorze 3, już na początku dodam. I co? Ja już bardzo chciałam przetestować ten podkład jakiś czas temu, ale niestety nie miałam takiej możliwości z tego względu, że podkład ten jest dostępny tylko w Hebe. W pobliżu mojej miejscowości Hebe nie ma. Wczoraj byłam po prostu na zakupach, więc udało mi się go dorwać w końcu i postanowiłam go z Wami sobie przetestować. Może na początku przeczytam Wam pokrótce, co nam producent obiecuje. Płynna formuła po nałożeniu na skórę twarzy zamienia się w puder. Produkt nie sprawia wrażenia maski i pozwala skórze oddychać. Łatwo się rozprowadza, stapia się ze skórą, nadaje jej zdrowy wygląd i kryje drobne niedoskonałości. Daje trwałe, aksamitne, matowe wykończenie. Z tego co widzę na stronie producenta, wyprodukowano 4 kolory, natomiast w Hebe dostępne są tylko 3. Od 1 do 3, 4 w ogóle nie ma. I co Wam muszę powiedzieć, to to, że 1 jest po prostu super jasna. Wszystkie te kolory, tak jak mówię, od 1 do 3 są w takich ładnie żółtych tonacjach. To już mogę Wam powiedzieć na pewno, ponieważ sprawdzałam wszystkie te kolory. 1 jest super jasna, także jeżeli jesteście naprawdę ekstremalnie blade, może to być już coś dla Was. 2 też jest właśnie w takiej żółtej, jasnej tonacji, już troszkę ciemniejszej, ale pomimo to uważam, że to byłoby dla mnie za jasny kolor, więc w ciemno wzięłam 3. Zobaczymy, czy to będzie dobry kolor, jeżeli nie, to po prostu odrobinę go rozjaśnimy sobie. No i co, zobaczmy sobie wspólnie, jak on się nakłada, jak on się prezentuje na twarzy. Obecnie mamy 7:10. Także jest ekstremalnie wcześnie. Ja na twarzy mam tylko krem nawilżający, jest to Clinic Moisture Surge oraz krem pod oczy z Guerlain i nic poza tym, także podkładu jeszcze nie otwieram, otworzymy go sobie wspólnie. Kolor wydaje się być bardzo ładny, pasujący do mojej karnacji. Nie pachnie. Nałożę sobie tu odrobinę i zobaczymy za chwilę, czy on w ogóle ciemnieje, ale już co Wam mogę powiedzieć, że on jest niesamowicie aksamitny. Już pod palcem jest to bardzo mocno wyczuwalne. Także co, odczekamy sobie trochę i po prostu zobaczymy, czy jest potrzeba go rozjaśniać. No jak widzicie, delikatnie ciemnieje. Ale mimo to myślę, że będzie w porządku, dlatego nałożę go sobie najpierw na połowę twarzy. I rozprowadzę go gąbką Danny Card Cosmetics. Hello, my borders. Hello again. You're out of order. I'm out of pain. Jak widzicie, różnica jest powalająca, nie tylko w kolorze, ale no jestem pod wrażeniem, naprawdę jestem pod wrażeniem. Nałożę go na całą twarz i zaraz Wam wszystko opowiem. We're closing circles, we got no end, another sequel. Także co już Wam mogę powiedzieć bezpośrednio po aplikacji, to to, że on się naprawdę bezproblemowo rozprowadza na twarzy. Wystarczy tak naprawdę tylko przesuwać tą gąbkę. Nieraz rzeczywiście trzeba się napracować przy podkładach z tym. I czego się obawiałam, to to, że on ma taką właśnie, ma to pudrowe wykończenie, czyli i też matujący efekt przy tym. Kiedyś L'Oreal miał taki podkład, Lumi coś tam, jak znajdę to, wkleję zdjęcie. I to też był taki właśnie płynny puder i on mi się w ogóle nie sprawdził. Robiły się takie placki jakieś dziwne na twarzy, ale nie o tym dzisiaj. I właśnie podobnego efektu obawiałam się przy tym podkładzie. Co Wam muszę powiedzieć, że no, ten kolor, jak widzicie, jest idealny dla mnie. To jest kolor 3 w kolejności, więc powinien być dość ciemny. No jest dość ciemny, ponieważ już jestem też troszkę opalona, ale nie aż tak ciemny. Także gama kolorystyczna jest jak najbardziej na plus, jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Krycie ma naprawdę bardzo, bardzo dobre. Ja Wam się jeszcze za chwilę trochę zbliżę. Jestem pod ogromnym wrażeniem właśnie tego, jak on na skórze na chwilę obecną wygląda. On już można powiedzieć, że zastygł, tu jeszcze troszkę się błyszczy. Wykończenie jest genialne.
Wykończenie na chwilę obecną bardzo, bardzo mi się podoba, ponieważ nie jest to taki płaski mat i jeszcze odbija światło, także zobaczymy, jak długo taki stan rzeczy będzie trwał. Ja oczywiście go będę musiała przypudrować. Podkład jest bardzo lekki na twarzy. Jak na tak ciężki i kryjący podkład, on jest praktycznie niewyczuwalny na twarzy, więc to jest niewątpliwy plus tego produktu. Już przy jednej warstwie tak naprawdę zakrył wszystko to, co trzeba. U mnie nie ma za dużo do przykrycia, ale mimo wszystko zawsze są jakieś zaczerwienienia, zawsze się znajdzie jakaś niedoskonałość. Także on to wszystko przykrył. I szczerze Wam powiem, jestem niezmiernie ciekawa, jak on się sprawdzi w ciągu dnia. Dzień będę mieć długi i dość intensywny. Dzisiaj u mnie ma być 29 stopni, także będzie miał chrzest bojowy, a ja sporą część dnia będę musiała być na zewnątrz. Przepraszam Was bardzo za mój głos, ale z rana zazwyczaj właśnie tak mam. Także, żeby już Was nie zanudzać i nie męczyć moim głosem, pójdę wykończyć sobie makijaż i wrócę do Was z małym podsumowaniem. Jestem z powrotem, jak widzicie, makijaż mam wykończony. I co Wam muszę powiedzieć, to to, że naprawdę jestem bardzo zadowolona na chwilę obecną, jak ten podkład wygląda na twarzy. Z tak bliskiej odległości, oczywiście no widać go, tu nie ma co się oszukiwać, że on po prostu wtopi się jakoś niesamowicie w skórę, ale no nikt nie patrzy się na Was z takiej odległości, więc powiedzmy z takiej. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Świetne krycie, wszystko bardzo ładnie się połączyło. Produkty do konturowania również bardzo dobrze się przyjęły, także jestem naprawdę bardzo zadowolona. Jestem ciekawa, czy będzie odbijał światło, dlatego zrobię sobie zdjęcie i zobaczymy, czy będzie efekt ducha. No nie. O. Nic się tu nie odcina, zdjęcie było robione z fleszem, także będzie to też dobry podkład na wesele czy na jakiegoś tego typu imprezy, na których wiecie, że będziecie fotografowane. Oczywiście podejrzewam, że zależy to też od pudru, którym utrwalicie dany podkład. Ja mam dwa sprawdzone pudry, właściwie trzy, po których wiem, że nic nie bieli. I jednym z nich, którym dzisiaj utrwaliłam cały podkład, jest Vichy Derma Blend, także jest to na pewno sprawdzona i pewna opcja, która dobrze trzyma mat. Jeżeli jesteście tutaj nowe, to odnośnie mojej skóry. Moja skóra jest normalna, z przetłuszczającą się strefą T, która niekoniecznie toleruje produkty matowe i tego się głównie obawiałam. Na całe szczęście tak się nie stało. Skóra wygląda naprawdę bardzo dobrze. Także myślę, że od godziny 7:20 będziemy mierzyć trwałość tego produktu. Gdy zaczynaliśmy, była 7:10, po około 10 minutach podkład został nałożony. Obecnie jest 7:50 i coś, co zawsze powtarzam, ale dla mnie osobiście jest to niezmiernie istotne, to fakt, że testy podkładów nagrywam zawsze przy świetle naturalnym, więc zarówno kolor, jak i to, jak on rzeczywiście wygląda, jest tutaj no, jak najlepiej oddany. I to było tyle z mojej strony, wrócę do Was z podsumowaniem, myślę po około 10 godzinach. Zobaczymy sobie, jak ten podkład sprawdził się w ciągu bardzo długiego i wyczerpującego dnia. Postanowiłam się do Was jeszcze odezwać w ciągu dnia. Z góry przepraszam Was za hałasy, ale no niestety auta jeżdżą na ulicy, która znajduje się zaraz bezpośrednio za moim domem. I co Wam chciałam powiedzieć, to to, że jest godzina 13:40, także możemy przyjąć, że podkład na mojej twarzy jest około 6,5 godzin. No i co Wam mogę powiedzieć, za wiele się nie zmieniło, jak widzicie. Może delikatnie on się zaczyna świecić, ale to jest bardzo, bardzo minimalny efekt. Także myślę, że odezwę się do Was za jakieś 4, może 5 godzin, jak mi się uda. I co Wam chciałam powiedzieć, że pomadki również od rana nie poprawiałam. Zjadłam już dwa posiłki, także naprawdę pomadka jest bardzo trwała. Nie wiem, czy w ogóle Wam wspominałam, jaką pomadkę mam na ustach, ale jest to Maybelline Matte Ink w kolorze 80 Ruler. W takim razie to tyle. Do zobaczenia za kilka godzin. Cześć kochani, witam Was ponownie. Chciałam zrobić ten test nieco dłuższy, niestety nie dam rady, ponieważ moje światło naturalne właśnie w tej chwili się kończy. U mnie właśnie zbiera się na burzę, także zrobiło się naprawdę mega ciemno. To jest jeszcze jedyne miejsce w domu, gdzie jest jakiekolwiek światło. Także po prostu stwierdziłam, że no niestety będziemy musieli ten test zakończyć nieco szybciej, ponieważ nie chcę nagrywać w świetle sztucznym dla Was. Mimo wszystko od nałożenia podkładu minęło, nie wiem czy zobaczycie,
Minęło 10 godzin tak naprawdę, więc i tak sporo. Miałam na myśli zrobić test 12-godzinny, ale szczerze mówiąc po tych 10, jeżeli on wygląda w taki sposób po 12, myślę, że niewiele już by mogło się zmienić. Ale koniec mojej gadaniny, przejdźmy do ogólnego podsumowania podkładu. Na wstępie powiem, że dzisiejszy dzień był naprawdę upalny. U mnie w mieście było 30 stopni, także naprawdę nie było dzisiaj łatwo. Tak jak mówię, było bardzo gorąco, w dodatku często wychodziłam z domu do klimatyzowanych pomieszczeń i z powrotem, co nigdy nie służy trwałości jakiemukolwiek podkładowi. Przechodząc do podsumowania, uważam, że to jest... Znaczy uważam, wiem, że jest to najtrwalszy podkład w całej mojej kolekcji podkładowej. Nic nie było w stanie utrzymać się na mojej twarzy praktycznie cały dzień w stanie, można powiedzieć, nienaruszonym. On się nawet nigdzie nie wytarł, także jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. Nieco Was zbliżę. Zobaczcie, jak on naprawdę przepięknie wygląda. No, on może owszem, zaczął się już trochę świecić tu w strefie T, ale to jest naprawdę minimalne świecenie jak na to, ile on już godzin na mojej twarzy jest. Także uważam, że ciężko o taki podkład. Coś, co zauważyłam w ciągu dnia, to zresztą to już było widać na początku, że on jest znacznie ciemniej, więc po prostu myślę, że następnym razem użyję albo odrobiny miksera z Nyxa, albo dokupię sobie ten sam podkład w kolorze numer 2 i delikatnie rozjaśnię go właśnie tym jaśniejszym odcieniem. Także naprawdę, jeżeli macie możliwość go dorwać, to serdecznie Wam polecam, ponieważ no... jest to podkład nie do ruszenia. Przepięknie wygląda na skórze i podejrzewam, że on będzie zarówno dobrze wyglądał właśnie czy na cerze mieszanej, czy na nawet normalnej, czy na tłustej. Może nie będzie trzymał wtedy tak dobrze matu, ale no nie wiem, jeżeli miałyście już z nim styczność, to proszę wypowiedzcie się, jak u Was się on sprawdził. Ja jestem zachwycona i z pewnością będzie to podkład numer 1 u mnie na jakieś większe wyjścia, kiedy potrzebuję czegoś, co będzie naprawdę bardzo trwałe. Także to tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że test Wam się podobał. Zrobiło się już bardzo ciemno, także pora już zakończyć mój dzisiejszy wywód. Ja oczywiście bardzo dziękuję Wam za oglądanie, za Wasz poświęcony czas i widzimy się następnym razem. Pa, pa!